Panie kuratorze, melduję gotowość uczniów do rozpoczęcia uroczystości nadania w Szkole Podstawowej w Kępłowie imienia Franciszka Jójki. Czołem uczniowie. Czołem, panie kuratorze! Patrz! Propozyt szczepu harcerskiego wprowadzić. Uczniowie, patrzność! Na propozyt patrz! Chciałbym serdecznie powitać gości przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kępłowie imienia Franciszka Jójki. Razem z nami. Witamy serdecznie. Witam córkę, panią redaktor. Witam córkę, panią Marię Słowik. Mirosławę Słowik. Przepraszam bardzo. Witam syna, znanego na naszym terenie z Gazety Lubuskiej, artystę plastyka, pana Zbigniewa Jójkę. Chciałbym wam jednocześnie powiedzieć, że pan Zbigniew Jójka jest oczywiście projektantem projektu sztandaru szkoły, no a dzisiaj przywiózł na naszą uroczystość wspaniały, piękny portret właśnie patrona Franciszka Jójki. Dziękujemy.
Witam również drugiego syna Franciszka Jójki, przybyłego na naszą dzisiejszą uroczystość, pana Janusza Jójkę. Witam serdecznie przedstawicieli władz wojewódzkich przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. Wojewodę zielonogórskiego, pana magistra inżyniera Jana Ziętę. Witam. Witam kuratora oświaty i wychowania w Zielonej Górze, pana magistra Henryka Baturo. Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wisła Odra w Zielonej Górze, pułkownika Michała Kupca. Witam również przedstawicieli naszych władz lokalnych, naczelnika miasta i gminy Wolsztyn, pana Zbigniewa Arcińskiego. Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Wolsztynie, pana magistra Ryszarda Kurpa. Witam przedstawicieli obu nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorów szkół, komendantkę Hufca ZHP, redaktorów Głosu Wolsztyńskiego, przedstawicieli zakładów opiekuńczych szkoły, Krawieckiej Spółdzielni Pracy Bojowych w Wolsztynie i Rejonu Dróg Publicznych w Wolsztynie. Przedstawicieli zakładów i firm, które podobnie jak nasze zakłady opiekuńcze, działając w Społecznym Komitecie Nadania Szkole imienia Franciszka Jójki, przyczyniły się do właściwego przygotowania dzisiejszej uroczystości. Uparcie szerzył polskość na dawnych ziemiach piastowskich, zagarniętych przez Niemców. Franciszek Jójka, jako przedstawiciel ruchu spod znaku rodła, swoją postawą, pracą, świat polegało jego skromne bohaterstwo oparte na uporczywej pracy dla, jak pisał, ziemi ojców, dla Polski. Sięgnijmy pamięcią wstecz do najważniejszych faktów z jego życia. Franciszek Jójka urodził się 28 września 1906 roku we wsi Rataje w powiecie wolsztyńskim w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły w Ratajach wstąpił do... W szkole tej Franciszek Jójka, oprócz przedmiotów dozwolonych, uczył także historii i geografii. Prowadził potajemnie pięknego poematu rodłowego, który został wykonany na Kongresie Polaków w Niemczech w Berlinie w marcu 1938 roku. Po zwolnieniu z funkcji kierownika szkoły w Starym Targu Związek Polskich Towarzystw Szkolnych skierował Franciszka Jójkę na własną prośbę do pracy oświatowej wśród polskich robotników sezonowych w Niemczech. Uprzejmie proszę przedstawiciela licznych fundatorów naszego sztandaru, Zakładu Opiekuńczego naszej szkoły, Krawieckiej Spółdzielni Pracy Bojownik w Olsztynie, o przekazanie sztandaru.
poczet sztandarowy wystąpi. Uczniowie, baczność! Na sztandar patrz! Serdecznie proszę kuratora oświaty i wychowania w Zielonej Górze, pana Henryka Baturo, o odczytanie aktu nadania imienia naszej szkole. Uczniowie, baczność! Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze, działając na podstawie zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1989 roku w sprawie nadawania szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym imienia patrona, sztandaru i godła szkolnego, nadaje Szkole Podstawowej w Kębłowie imię Franciszka Zezwala też na używanie sztandaru z imieniem Franciszka Juicy. Na mocy niniejszej decyzji z dniem 11 maja 1990 roku obowiązuje szkołę następująca nazwa: Szkoła Podstawowa imienia Franciszka Juicy w Kębłowie. Podpisał kurator oświaty i wychowania. Proszę uprzejmie pana dyrektora o przyjęcie aktu nadania imienia i prawa używania tego imienia. Dziękuję bardzo. Najserdeczniej dziękuję w imieniu dziadwy szkolnej, w imieniu wszystkich nauczycieli, w imieniu całego społeczeństwa, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze za nadanie nam tak zaszczytnego imienia. I proszę pana kuratora o zabranie głosu. Drodzy uczniowie, szanowni członkowie rodziny patrona szkoły, szanowni goście, koleżanki, koledzy pedagodzy. Szkoła chyba zawsze przeżywa dwa wielkie dni. Jeden dzień wówczas, kiedy szkoła otwiera swoje podwoje, kiedy przyjmuje pierwszych uczniów, pierwszych nauczycieli. I drugi, tak znakomity dzień, wtedy, kiedy szkoła otrzymuje swoją osobowość. A tą osobowością to jest właśnie imię szkoły. Imię, które wiąże się z patronem, bohaterem tej szkoły. I myślę, że dzisiaj Szkoła Podstawowa w Kębłowie przeżywa ten właśnie swój wielki dzień. Dzień związany z jej osobowością. Przepięknie zostało przedstawione przez pana dyrektora życie waszego patrona. Życie człowieka, który był nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą, poetą, ale przede wszystkim był wielkim Polakiem. Polakiem swego czasu. Czasu lat 20. okresu międzywojennego. I chyba bardzo rozumiał tę powinność właśnie mieszkając tu, na dawnym niemal pograniczu. I kiedy było trzeba służyć dzieciom polskim w dawnej Rzeszy, poświęcił się tej służbie, niosąc przez kulturę Słowo Polskie, niosąc polskiego ducha.
i był wszędzie tam, gdzie był potrzebny. I tak chyba zakończył swe bohaterskie życie prawie u kresu wojny. I dzisiaj, kiedy obserwujemy wnikliwie i bacznie to, co się dzieje w świecie, Europie, a zwłaszcza tu u nas, jakżeż bardzo aktualne stają się te ideały, które posiadał wasz, dziewczęta i chłopcy, patron szkoły. Jakżeż w tej chwili są te ideały potrzebne, poznanie ich i czucie, że zawsze jest się Polakiem. Zostałem upoważniony przez wojewodę ziemogórskiego Zbyszko Piwońskiego, który osobiście patronował tej uroczystości i przygotowaniu, ale tak jak wspomniał pan dyrektor, ze względów służbowych nie miał dzisiaj możliwości przybycia, do złożenia serdecznych gratulacji szkole, społeczności uczniowskiej, pedagogom i nauczycielom, całemu środowisku i podziękowań rodzinie za wyrażenie zgody na nadanie tego imienia tej szkole, z którą ta rodzina tak bardzo jest związana. Czynię tu również z upoważnienia wicewojewody ziemogórskiego inżyniera Jana Zięty, jak również od strony Stowarzyszenia Wisła Odra i obecnego tu wiceprzewodniczącego pułkownika Michała Kupca. Przekazuję to w imieniu kierownictwa kuratorium i swoim własnym, życząc tej szkole takiego wychowania przyszłych pokoleń, jakie cechy posiadał wasz piękny patron, wyrosły, zbliżony tu, do tej ziemi wolsztyńskiej, do Kęblowa, do waszych rodzin, do całego środowiska. Niech to imię będzie kierunkowskazem w waszym młodym i dojrzałym życiu. Dziękuję bardzo. O odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Franciszka Jójki, Lecha Malbora i wszelkich innych pseudonimów używanych przez naszego świetnego patrona, pana wojewodę zielonogórskiego Jana Ziętę, w towarzystwie całej rodziny naszego patrona. Obecni baczność!
Na wniosek szkoły podstawowej w Kębłowie, od dziś noszącej zaszczytne imię, zarząd główny Stowarzyszenia Wisła Odra nadał pośmiertnie medal Rodła Franciszkowi Jójce, Lechowi Malborowi. Proszę wszystkich obecnych o powstanie. Sławy Jójkowe. Uczniowie, baczność. Niesamowicie wzruszeni tą jakże miłą uroczystością. Nie chcę wam tutaj dużo czasu zabierać. Chcę po prostu wszystkim, którzy włożyli wiele serca, wiele troski, wiele trudu dla zgotowania nam, no i oczywiście całej młodzieży, wszystkich mieszkańców Kębłowa, złożyć jak najznaczniejsze podziękowanie. Proszę równie uprzejmie przedstawiciela zakładu opiekuńczego. Z okazji uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Kębłowie imienia Franciszka Jójki, zarząd, rada nadzorcza oraz pracownicy Krawieckiej Spółdzielni Pracy Bojowni w Olsztynie jako zakład opiekuńczy składamy serdeczne życzenia owocnej pracy gronu pedagogicznemu, a dzieciom i młodzieży bardzo dobrych wyników w nauce. W drobnym uzupełnieniu chciałbym tylko dodać, że mamy dwa zakłady opiekuńcze. Jest to zakład opiekuńczy Bojownik i rejon dróg publicznych. Zakład opiekuńczy Bojownik opiekuje się naszą szkołą od 29 lat. Brawa dla tego zakładu. Obecnie proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego, przewodniczącego pana Edmunda Korala. Trudne jest wychowywanie bez wzorców. Wzorzec od dzisiaj mamy. Ale niemożliwa byłaby organizacja tej dzisiejszej uroczystości, gdyby nie grono przyjaciół dzieci, grono przyjaciół szkoły. Im wszystkim w imieniu rodziców, społeczności Kębłowa i dzieci składam serdeczne podziękowania. To była duża sprawa. Dziękuję. Równie serdecznie proszę o zabranie głosu przedstawicielkę samorządu uczniowskiego naszej szkoły, uczennicę Justynę Nowakównę.
wybrani. My, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Franciszka Jurki w Kębłowie, jesteśmy szczerze wdzięczni wszystkim przyjaciołom, którzy przyczynili się do tej jedynej w historii naszej szkoły uroczystości. Jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły jest od dziś wielki patriota, nauczyciel i wychowawca dzieci, poeta i bojownik walki o polską ziemię zachodni i północny Franciszek Jurka. Swoją postawą, dobrą nauką i pracą dla ojczyzny i szkoły postaramy się udowodnić, że jesteśmy godni takiego patrona. Nigdy nie zapomnimy, za co Franciszek Jurka pośmiertnie został oznaczony medalem Rodła. Dziękujemy członkom rodziny, przedstawicielom władz, fundatorom sztandaru i tablicy pamiątkowej za uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości. Szczególnie dziękujemy synowi patrona, panu Zbigniewowi Jurce, za projekt plastyczny sztandaru szkoły. Dziękujemy wojewodzie śląskiemu, magistrowi Zbyszkowi Wońskiemu, który objął honorowy patronat nad nadaniem w szkole imienia Franciszka Jurki oraz kuratorium oświaty i wychowania w Zielonej Górze za ufundowanie na magnetowidu. Jesteśmy wdzięczni Wydziałowi Oświaty w Olsztynie i Komitetowi Rodzicielskiemu za pomoc w organizowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy również nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie nas do godnego przyjęcia imienia. Obecnie proszę o siedzenie, a tylko uczniowie. Baczność do hymnu szkoły. Dobiega końca pierwsza część naszej dzisiejszej pięknej uroczystości. Baczność, poczty sztandarowe wyprowadzić. Thank you.
sinieje pędzę. Mknę sekundami co niedzielę. Sekunda, cięcie. Stan! Ktoś rozciął ten pęd na dwoje. A ja między. Między wspomnieniem a nadzieją. Między przeszłością a przyszłością. Jak to już dawno? Czy powróci? Terenach nad polsko-niemieckim kordonem wersalskim rozpoczął praktykę nauczycielską. Wychowany w tradycjach wielkopolskich zmagań patriotycznych, serdecznie przejął się losem pozostawionych pod zaborem pruskim skupisk babimojskich, międzyrzeckich, złotowskich. Kiedy ogłoszono rekrutację pedagogów do powstającego po roku 1928 szkolnictwa polskiego w Niemczech, zgłosił się ochotniczo i przez 6 lat od 1930 roku był kierownikiem szkół polskich w Królewskiej Nowej Wsi i Starym Targu. Z dniem 1 sierpnia 1936 roku niemiecki prezydent rejencji Kwidzyńskiej za propagowanie kultury języka polskiego odebrał Julce prawo nauczania w Starym Targu. Thank you.
jej przepiękny, cudny dźwięk. W niej świętości narodowe, w niej zwycięski miecz obrzęk. W niej brzmi skarga, duszy łkanie, w niej triumfu duma brzmi. Wiatru szmery, głosów granie, w skalnej grani piorun brzmi. Kochaj, bracie, tę piosenkę, co tuliła cię do snu, gdy twój ojczysty, święty próg. Kochaj łąki, lasy, zdroje, co i dał twym dziadom Bóg. Ten kościółek tam na wzgórzu, krzyż przy drodze, nogi grzą. Niech przy dziadach cię położą, gdy cię Bóg powoła. Pokaźny zeszyt Polaka w Niemczech z 1938 roku poświęcony Marcowemu Kongresowi Polaków w Berlinie. Na kilku stronnicach rozłożony poemat. Wygłaszała go 50-osobowa grupa młodych uczestników kongresu. Rozgrywała się wówczas w Berlinie jedna z ostatnich przyjmujących zbiorowych scen walki narodowo-wyzwoleńczej. Jest to jakby epizod niecodziennego misterium słowa, albowiem trzeba sobie uzmysłowić sytuację, w której poetyckie wersety wyzwoliły w samym sercu brunatnej Rzeszy taką deklarację nieugiętości i nadziei. Rodła. Nam Bóg powierzył ojców ziemicę oraną sochą zrzeszoną krwią. Dał znak rodowy Wisłę rodzice, co karmi łany krynicą swą. Dziejowej chwały postawił gątynę u Wisły źródeł babelski gród. Rodło nas łączy w mężną drużynę, polski my naród, polski my lud. Pruskie jeziora, śląskie kopalnie, złotowskie łany westwali świat. Wszystkich nas łączy nierozerwalnie, matczyne znamie, rodzony brat. Więzią serdeczną steczmy rodzinę, hartujmy duszę na znój i trud. Rodło nas łączy w mężną drużynę, polski my naród, polski my lud. Spotkali się bracia, zawołanie kongresowe. Cóż to za znak, tak piękny i śmiały? To rodło, to wiary krwi naszej godło. Śląskie myśmy zrodzeni ziemi i piastów znamiem nosimy. Za ojcem, matką i braćmi naszymi polskie pacierze mówimy. W ciemnym nurcie Odry chrobre dźwięki brzmią, z nich piosenka ludu się rodzi. Ojców śladem do świętej Anny te czcią pokolenie młodych chodzi, a ojce nasi to piasta synowie, to lud ocochy i pola, co w polskim zwyczaju i w polskim słowie. Tak twardy, jak jego dola. Od wieków dalekich, poprzez wieków czas, byli i będą Ślązacy. A krew rodowa, co braci łączy nas, to znak. Jesteśmy Polacy! Berlin i ziemi polackie. Tam, gdzie wielkie miasto gwarzy i huczy wśród niebostrzelnych kamienic, mój rodzinny dom. Tam matka uczy, jak trzeba ojczyznę cenić. W ciche wieczory piosenkę nosi, ojcze nasz ze mną odmawia. A ojciec, gdy strudzony z pracy wróci, o polskiej sławie rozprawi. A ojce nasi to piasta synowie, to lud od sochy i pola, co w polskim zwyczaju i polskim słowem tak twardy, jak jego dola. My wierni będziemy poprzez życia czas tej świętej ojcowskiej pracy. A krew rodowa, co w braci łączy nas, to znak. Jesteśmy Polacy! Rusy wschodnie,
O, ziemia pruska, ojczysty zagonie, strojne w jeziora i lasy, malborskie, warmińskie, mazurskie dłonie dzierżą cię w odwieczne czasy. Ojcowie cię nasi potem swym zrosili i w krzyże kościoły ubrali, gdzie trzwałckiej pannie ofiary nosili, pieśń polską przy pługu śpiewali. A ojce nasi to Piasta synowie, to lud od Sochy i Pola, co w polskim zwyczaju i polskim słowie tak twardy jak jego dola. My zagon ojczysty orać będziem wraz, pługa i krzyże wojacy, a krew, co w braci łączy nas, to znak. Jesteśmy Polacy! Babimońskie, międzyrzeckie, kraj na Kaszuby. Od mrocznych wieków ojcowie moi dzierżą pograniczne szlaki, gdzie bytów i złotów i Babimost stoi, tam krwi i potu są znaki. Czule nad nami dzwonu dźwięk stróżuje, z Zakrzewskiej płynący wieży. Ojcom za wytrwanie niebo zwiastuje, partu moc daje młodzieży. A ojce nasi to Piasta synowie, to lud od Sochy i Pola, co w polskim zwyczaju i polskim słowie tak twardy jak jego dola. W tej doli jednak jej wołamy was, w gromadzie stańmy rodacy, a krew rodowa, co w braci łączy nas, to znak. Jesteśmy Polacy! Cóż to za znak, tak srebrem lśni? To logo, to wiary krwi naszej godło, przyszłości nasze jasne dni, pod znakiem tego świętym blaskiem staje. My ślub! I my Ziem Polacki! My Westfalia i Nadrzemia! I my z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej! I my z pogranicza! Zarząd Okręgowy Polskich Robotników Rolnych obsługujący swych członków mieszkających od Rostoku do Szczecina, Myśliborza i Choszczna. Z biegiem czasu stał się i tutaj Jurika nauczycielem, którego niemieckie władze nazywały niebezpiecznym polskim ptaszkiem. Z przerażeniem stwierdziły, że Mecklenburgia i Pomorze wracają do polskiego życia kulturalnego, do polskości, że oni Niemcy są zagrożeni. I tak ruchliwy nauczyciel wędrowny Franciszek Jurika doczekał się wydalenia przez władze hitlerowskie. Nie ludzi wiemy, skąd ma lud. Nie damy poszedł poszedł. Oh.
1939 roku Franciszek Jurka został kierownikiem szkoły w Kębłowie. Z wybuchem wojny musiał się ukrywać. Zaangażował się w działalność ruchu oporu. W okolicach Ostrowa Wielkopolskiego kierował pracą redakcji i powielania konspiracyjnego biletynu. Jako Mścisław Zniszcz pisał dalej patriotyczne utwory. Teksty ich niestety przepadły podczas rewizji lub przy zasilaniu śladów podziemnej roboty. Jako Jan Bayer w październiku 1943 roku został aresztowany przez poznańskie gestapo. Brunatni się bacze odkryli jednak tożsamość i z Jojką, i z Malborem. Ostatecznie poległ z ich ręki w hitlerowskim obozie Gross-Rosen. Zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie, odchłań ze sobą, biały wieloryb świata. Zatrzymuje się myśl polska. Oto tu największe myśli polskiej kres, a tam ku murom i ścianom zapylonym patrzcie, to najszerszy myśli polski lot. Widzicie więc, jakie polska myśl ma skrzydła. Jest ona tym ptakiem, który tu jest zamkniony i skrzydłami bije o kamień kolumn tych ciosany i skrzydłami trąca te rycerze pośpione. Przysiadła ta myśl polska dokoła, a we wieńce różnolite splotła ludy osobne. Patrzcie, jako tu wszyscy się zebrali, a nie daj Boże, aby nas braknąć miało, gdy polska myśl się buduje. Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią. Oto i my teraz przydajemy miary ciału temu, i my teraz, dopiero wśród tych murów, jesteśmy Polską. Słyszycie? Jedno jest uderzenie naszych serc, jedna oddechu miara. I teraz, dopiero teraz, jesteśmy Polską. Tutaj możecie płakać, a żadna łza wasza nie będzie zapomniana.
radujcie się, a żadna radość wasza nie będzie samotna. Otacza was Polska, wieczyście nieśmiertelna. No, brat tak serdecznie wam już za wszystko podziękował, za tą wspaniałą, wzruszającą szczególnie nas, rodzinę, uroczystość, za ten wasz ogromny trud, bo naprawdę wspaniałe to wszystko było. I nie po to tu stanąłem, żeby dziękować. Wydaje mi się, że staliśmy od dziś jakoby wspólną rodziną. Gdziekolwiek będziecie po skończeniu kembłowskiej szkoły, gdziekolwiek was zaniesie, będziemy mieli jedną postać wspólną, mianowicie naszego ojca Franciszka Jójkę. Ten medal, który został mamie dzisiaj wręczony pośmiertnie dla ojca, postanowiliśmy, żeby został jednak w tej szkole. Dlatego niech on będzie tym łącznikiem między nami a wami. I panie dyrektorze, na pańskie ręce niech on zaustawia. Serdecznie dziękuję rodzinie naszego patrona i myślę, że ten medal przekazany niejako w sztafecie pokoleń będzie przez was odpowiednio szanowany, że ta idea, ta tradycja, którą przekazuje nam Franciszek Jójka, będzie naszą sprawą, najważniejszą. Dziękuję bardzo. Już więcej tak będzie?